Stasiusz? Wiesz, która jest godzina? Jest prawie 9, a ty dopiero wstałaś, tak? Tak, mama cię przez na śpiocha teraz karmiła. Ty nawet nie wiesz, że jadłaś. Cześć! Vlogmas, dzień trzeci. Cześć kochani, pora zacząć trzeci dzień Vlogmas. Powiem wam, że jest prawie godzina 9, a my dopiero wstałyśmy. No ja nie tak dopiero, bo zdążyłam sobie obejrzeć Vlogmas Olciak. Także już jakiś czas nie śpię. I mała leży u mnie w łóżeczku. Przed chwilą się właśnie obudziła, bo karmiłam ją na śpiocha. I co? I będziemy wstawać. Otwieramy kalendarz adwentowy. Czy dzieci też się tak rano śmieją, jak wstają? Albo po drzemkach? Nasza Wiki zawsze się tak śmieje, tak? Okay. Otwieramy kalendarz. Powiem wam, że my codziennie z Danielą zgadujemy, co tam może być. I ja obstawiam, chociaż to chyba za duże pudełko, że tam nie są gumaczki jakieś do włosów. Nie wiem, sprawdzamy. Pomyliliśmy się jak zawsze. Już wam pokazuję, co tam jest. Zaparzacz do herbaty, tak mi się wydaje. Tak, to jest zaparzacz do herbaty i obstawiam, że to jest ciasteczko dla Lilki, jak codziennie. Także otwieramy i sprawdzamy. I oczywiście coś dla Lili. Patrzcie, jakie czadowe skarpetki Wiktoria wczoraj dostała od swojej cioci. Super są, pokażę wam później, jak wyglądają na nóżce, ale mówię wam, są czadowe, bardzo mi się podobają. Dalej, jak widzicie, w piżamie nieogarnięta, ale uśmiechnięta. I idę się właśnie umyć, ubrać i będę robić szarlotkę. Kto lubi, łapkę w górę. Wczoraj przypomniało mi się, że nie otworzyłam kalendarza na Vlogmasie, więc otworzyłam go sama, a dzisiaj już otwieram go z wami. I mamy trójeczkę, bombeczkę, smacznego. There's a chill in the air, so crisp and so fresh that Frosty himself would be proud. There's a cheer everywhere, for time's drawing close when loved ones and friends gather round. It's a feeling of joy in every girl, every boy, knowing Santa soon will be here. It's the time, what a time, the most magical time of year. See the lights, how they glow on trees as it snows, as shoppers fill up every street. Ok, ciastko upiekłam i teraz będę się malowała. I wczoraj wam mówiłam, że jadę już na noc do domu, ale zostałam jeszcze u mamy, bo Daniel znowu miał na 6 do pracy, także nie chciałoby mi się siedzieć do 15 samej w domu, także zostałam i dzisiaj już jadę. I powiem wam, że tak oglądam te vlogmasy innych osób, innych dziewczyn i patrzę, ile one mają kalendarzy adwentowych, jestem w szoku i pewnie u mnie się nudzicie, bo mam jeden z czekoladkami i jeden taki własnoręcznie robiony przez koleżankę i tak się właśnie zastanawiam, czy to dla was nie jest nuda, że tak pokazuję wam tyle mojego życia codziennego i nic takiego się naprawdę nie dzieje, także napiszcie mi, czy się ze mną za bardzo nie nudzicie. A ja tymczasem kończę się malować, Niunia śpi na dole w wózeczku. Ja się właśnie pomaluję i będę jadła ciastko, ok? Ja się pomalowałam i teraz będę pakowała swoje rzeczy. Jak Daniel przyjedzie po 15, to żebyśmy od razu wszystko spakowali do auta i pojechali do siebie, a później zjem w końcu tą pyszną szarlotkę. To znaczy mam nadzieję, że wyszła pysznie, także idę pakować rzeczy. Wszystko już spakowałam, także pora na szarlotkę. Jakiś czas temu kupiłam Wiktorii jej pierwszą bombkę w garkurze, taką naprawdę jest, myślę, śliczna, z takim misiaczkiem i prezentem, ale później moja mama właśnie znalazła inną bombkę, a mianowicie tą wielką i stwierdziłyśmy, że to będzie pierwsza bombka Wiktorii. I jak widzicie, ja ją wam chyba kiedyś pokazywałam, jest bardzo duża w porównaniu do tamtej i jest przepiękna. Niunia mi się zbudziła, także zaraz do niej pójdę. Tylko tak stwierdziłam, że pokażę wam tą bombeczkę. Wczoraj jeździłam po smoczka i chyba niepotrzebnie, bo Wiktoria jednak smoczka nie lubi. Nie umie ssać smoczka, tak, Wiki? Nie umiesz? Także będziesz dziewczynką bez smoczka. Bez smoczka. Wróciliśmy już do siebie do mieszkanka.
I musimy powiedzieć, że właśnie nasza pani fotograf wysłała mi kilka zdjęć z chrztu świętego naszej małej fasolki, także za chwilę Wam je może niektóre pokażę. I muszę tu ogarnąć, bo jak widzicie, trochę nas nie było, pozwoziliśmy rzeczy i teraz te rzeczy trzeba pochować. Także zabieram się za pokazywanie Wam zdjęć i za sprzątanie. Zobaczcie, pada śnieg. Jak jutro wstaniemy, będzie pewnie biało, także idealnie na vlogmas. Będę oglądała o 20:00 Miss Polski, także w tym momencie się z Wami żegnam. Widzimy się już oczywiście jutro, także do zobaczenia!